Dzień dobry, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Prison Simulator. No i proszę Państwa, mamy kolejny dzień zmagań w naszym zakładzie karnym. Tym razem dźwięki widzę, że się nagrywają, więc elegancko. O, Daniel, jaki agresor. No dobra, sprawdźmy jego te dokumenty. Daniel Freeman, okej. Numer dowodu 700962. To by się zgadzało, elegancko. Odciski możemy sobie porównać, bo już możemy. Elegancko, wszystko jest ładnie dopasowane. No i dobra, no to piecząteczka. A za co on tam siedzi w ogóle? Spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. A, no to powiem szczerze, że ja bym mu tego nie przyklepał. Co innego bym mu przyklepał. Dobrze, witaminki sobie wziął, tak? Witaminki sobie wziął, synuś. Ale są czyste, więc dobra. Jebany co? A, przeszukać go trzeba. Dobra, i dajmy więźniowi, proszę uprzejmie. Już i śmigaj. Wydaje mi się, że coraz lepiej nam idzie, słuchajcie. Tak coś tak czuję. Oczywiście, dopowiedziałem to coś się pewnie spieprzy, ale... Dobra, siema łysy. Zobaczmy, kim ty jesteś. Jim Zuckerstein. To by się zgadzało. 56, 37, 80. Okej, okay. Sprawdźmy od razu odciski, porównajmy. Za co siedzisz? Za ludobójstwo. Odciski są dopasowane i 8 lat tylko dostał skłony. Pojdzieś ty. No dobra. No to zapraszamy tutaj na macanko. Dobra. Koniec. Jeszcze cię muszę... sprawdzić rzeczy osobiste. Sorry, ziomuś. No dobra, to wydaje się być czyste. Nic tutaj nie ma. A, jeszcze raz cię muszę wymacać, tak? Jeszcze. Ile razy ja cię muszę macać? No dobra, jeszcze pomyślisz, że tego... że mi się podobasz. No dobra. Następny, trzeci do kolekcji. Zaraz będzie czas wolny. O, kogo my tu mamy? Michael Oyakata. No dobra. 30, 15, 71. Zgadza się, 23 lata. Znieważanie osoby publicznej. O właśnie. Także takie rzeczy to od razu przyjmujemy. Pyk. I sprawdźmy te rzeczy osobiste, co my tutaj mamy. Tutaj spokój, cisza. Tam nic nie ma. Dobrze. I tutaj też, zobaczmy w środku, też nic nie ma. Elegancko. A co ty tam gadasz? Dobrze, Michael jest łagodny, także... Aha, to... Amihoren? Może i tak. No i dobra, teraz tak. Sprawdźmy, drodzy Państwo, jakie my dzisiaj mamy zadania w ogóle do zrealizowania. Wizyta. O, coś nowego. Warsztat i czyszczenie więzienia. Mhm. No dobrze, no trudno się mówi. Nie ma jeszcze stołówki. Sprawdźmy, co dzisiaj dają w automacie. Czekolada. Za 2 dolce. Znaczy, takie ciastko karmelowe, nie? 400 punktów życia leczy. Mam to kupować? No dobra, kupmy, bo to wiecie, nigdy nie wiadomo, kiedy się znowu wydarzy to, co się kiedyś wydarzyło wcześniej. Leczy po 70 punktów życia co 5 sekund przez okres 120. To też całkiem niezłe. Nie łączy się z innymi bonusami leczącymi. Dobra. O, a to są te chipsy co 1000 tam... Dobra, 7 sobie wezmę. Ile mi zostało kasy? 79. Dobra, proponuję, słuchajcie, skoczyć do pokoju naczelnika, tylko teraz odnaleźć się w tym wszystkim, to tutaj będzie. Zgadza się? Pokój strażników, biura naczelnika, tak jest. Zaraz zobaczymy, czy możemy na coś wydać pieniądz. Sala odwiedzin, pokój odpraw. Czekajcie, bo się znowu zgubiłem. Pokój strażników, biuro naczelnika. Dobra, idziemy, skorzystamy z kampisera.
I zobaczmy, czy my możemy coś tutaj ciekawego zrobić. Pistolet. A to skórki są, tak? Pałka. Podstawowe wyposażenie strażnika. Dobra, więzienie. Sprawdźmy. Sztanga. Który my tam mamy poziom? Aha, tu zwiększa respekt więźniów i strażników o 1. Dobra, czekajcie. A kible? Dzienny koszt. Zaniedbana toaleta. Pięknie nie wygląda, ale wciąż działa. Aha. Spodnie, koszulki więźniów może? To są skórki, dobrze. Dobrze. Ale coś, co by nam... Aha, tutaj respekt strażników się zwiększa. No, ale to nam za bardzo niepotrzebne jest w tym momencie. Bardziej potrzebny jest nam respekt u więźniów. Kraty. Kraty standardowej jakości. Zobaczmy te prysznice. Prysznic. Zwiększa respekt więźniów o 1. I to jest za 1000. Myślę, że dodatkową kabinę można byłoby kupić. Nie jest to może pokój z hotelowym standardem, ale przynajmniej nie ma w nim karaluchów. Dobra, ja bym to kupił. Prysznicę. Znaczy jedną kabinę. Na resztę mnie nie stać. No dobra, już no. Jeszcze jedną będziemy mogli sobie kupić. Stanowisko pracy młotek. Aha, można ulepszyć, załóżmy. No dobra. Na razie nas nie stać. Na to wydaliśmy 1000 hajsu i tyle. Niemniej jednak... Co by tu teraz można było zrobić? Odpocząć, na pewno. Mamy pokój strażników. Pytanie, czy mogę się czegoś nauczyć. Ale to trzeba było w czasie wolnym. Chociaż zaraz, bo mogę i teraz, nie? Udaj się do sali odwiedzin. Zara. Chcę się czegoś nauczyć. Jestem znowu z tym indomatati. Aktywne, tak? Co my tutaj byśmy mieli? Wymagany poziom 9, ok? Negocjator. Nie, to na razie jeszcze odpuszczę, słuchajcie. Ciągle jak wychodzę z tego, to zawsze w ten sam sposób. Dobra, my idziemy do sali odwiedzin, bo tego jeszcze nie robiliśmy. Sprawdźmy to. O, nie może... No dobrze, no. I co my tutaj mamy zrobić? Pilnuj porządku i informuj więźniów o zakończeniu czasu wizyty. Stanowisko, dobra. Waiting. Czas się skończył. Wiem, że to nagłe, ale czy mogę prosić o prywatne spotkanie w osobnym pokoju? Dobra, niech będzie. Ja to mogę zrozumieć. Ach, kurna, ale to... Mój Boże. Dobra, waiting. Czas ci się skończył. Już jestem gotów do wyjścia. No dobra, i to mi się też czas skończył. Potrzebuję więcej czasu. Dobrze, ale nie siedź za długo. Szacunek po prostu zdobywamy w ten sposób. Temu się zaraz czas skończy, tak? Dobra. Czas się skończył. Już jestem gotów do wyjścia, dobra. Teraz tak, ty synku. To już ta godzina, dobra, tylko się pożegnam, okej. Czas się skończył, proszę udać się w kierunku wyjścia. Czaję, idę już, dobra. Wystarczy tego wolnego. Aha, oni tam... Wizyta intymna, okej, czekajcie. Możemy tak, o? Siema. Czy jest jakiś problem? Koniec czasu, idziemy. No dobra. Czyli oni sobie mogą tam... Barabara, terefere, riki, tiki, tak. Czas się skończył. To już ta godzina, dobra, tylko się pożegnam elegancko. Tutaj to samo. Czas się skończył. Dobrze, ale tylko trochę. Ten jeszcze ma trochę czasu. Jeszcze 6 więźniów tam musimy ten, nie? Tanan. Ten to może handlować, nie? No trochę pieniądza by się przydało, przyznam szczerze.
No myślę, że nie zauważysz. Dobra, teraz ty. Czy mogę dostać jeszcze trochę czasu? Wykorzystałeś już swój czas. Czas się skończył. Czy można zamówić wizytę sam na sam? O Jezu, ale z nią to... Dlaczego tylko? O ty! Co ty wyprawiasz? Ja po prostu trochę mnie poniosło. Uspokój się, nie możesz się tak zachowywać. Nie będziesz mi mówić, co mam robić. Tylko moja mama może. Mam cię stąd wyrzucić? Chciałbym zobaczyć, jak ci się to udaje. No i tyle było, kuźwa, z tego, z respektu, nie? Będzie spokój? No. Czas się skończył. Dobra, musimy tam iść zwolnić ten pokój intymny. Znaczy pokój intymny. No pokój. Ty kuźwa, ty... Chłopie, ileż można? Dobra. I co, już nie możemy z nimi tam nic robić? Czy możemy? A, czyli nie możemy. Labido Makati. Czekajcie, tutaj byśmy poszli na spaceriak, to możemy. Czemu nie? Możemy troszeczkę sobie tam doładować kondychy. Siema. A z tamtym to się lać mogę? O. Dobry, chłopaki. No to ciśniemy. Oj, trochę za szybko chyba. Szesnaście tym razem. Jak pamiętamy, to poprzednio było 14. Dobra, teraz tak szybciej to robię, bo chcę zobaczyć, czy to wpłynie na ilość punktów, które zostały przyznane. Że tak trochę ceregieliłem poprzednio. A teraz robię to szybciej i zobaczmy. Nie, dalej 20. To chyba nie ma znaczenia. No dobrze. Idź po więźniów do bloku więziennego. Dobra. Robi się. To teraz już mamy 140. No. No, ale odnawianie tej staminy to trochę trwa. Siema, chłopaki. Aha, no czyli do warsztatu ciśniemy. Zbióreczka. No i po kolei. Dobra. I w takim razie... Idziemy. Chodź ta, synki. Ja znowu jestem podrasowany staminowo, więc proszę mnie dopaść. Zobaczymy, kto pierwszy, ten lepszy, wiadomo. Chodźcie. Aś się opierdzielacie. Właś ta. Ta. No, okej, okay. Możemy wziąć narzędzia oczywiście i tutaj będziemy już zarabiać pieniądz. Motek, dobra, następny, śrubokręt. No. Chłopak kurna spuszcza nad tym. No i dobra. I teraz tak, słuchajcie, generalnie plan jest taki, żeby nie tracić reputacji, którą mamy na poziomie 40,7% u więźniów, to o ile nie będzie to dotyczyło nas, to ja się nie wtrącam. Coś się schowałem tutaj, o, nawet zamknę sobie drzwi. I tyle. I czekamy. A niech się tam pozażynają, co mnie to tam... Myślę, że to jest dobry patent, drodzy państwo. Znaczy, myślę, że... No, uważam, że jest to dobry patent, ale mogę się zdziwić. O, ten deseń. Także będziemy patrzeć, co tam się wyprawia, co tam się dzieje.
Jakaś cisza nastała. O, ktoś sobie chodzi. Może byśmy sprawdzili jednak. A, no dobra, elegancko, już jeden leży. Okej, jeszcze pożar. No dobrze, weźmy może gaśnicę. Jest tu gaśnica jakaś? A, tam jest gaśnica, no dobra. Ugaśmy. Aha, ten sobie gasił, tak? No i coś mu tak... opieszale mu to poszło. No i dobra. Ten nie robi. Ten nawet jak nie robi, to kasa widzę, że chyba leci. Tak troszkę. Ty gadasz do tej pały? Ale nikt tutaj nie robi, widzę. No dobra, ale pieniądz leci, więc chodzi o respekt, tak? Respektu nie można tracić, więc... Wręcz przeciwnie, trzeba go tam podbić. Więc ja sobie dalej stoję elegancko. 40 sekund jeszcze, drodzy Państwo, zostało. Zobaczymy, jak to tam pójdzie. Oczywiście w przypadku spacerniaka będzie dokładnie to samo. W przypadku stołówki też myślę, że gdzieś się tam skitram. Po prostu, żeby im przedłużać ten czas na... dowalenie tamtego respektu, ale żeby tam za bardzo też po pierwsze nie ucierpieć, po drugie no żeby wiadomo nie dostać w papę i żeby nie trzeba się było bronić, bo jak mnie zaatakują, będą lecieć do mnie tak trochę nie za bardzo. Tylko gdzie na spacerniaku się skitrać? No dobrze, coś tam żeśmy zarobili. Wydaje mi się, że mniej niż poprzednio, ale niech ten dzień się już skończy. Zobacz, główka boli. Dobra, dawaj narzędzia, synu. Dobra. Dobra, dawaj. Dobra. No i teraz na dwoje babka wróżyła, bo jeszcze to przeszukanie, to może coś tam, kurczę, wyniknąć. Tacy czyści? O! Dobra, zabezpiecz. No patrzy się na mnie strażnik, kurde. Jakby się tak odwrócił, o, to by może było dobrze. No dobra, nie ma mowy, no nie można, tak? No. Ale niewiele straciliśmy. Dobrze, odprowadźmy ich. Tak, labido makati, kuźwa. Dobra, oni sobie tutaj dolecą. My będziemy mieli czas wolny. No to co porobimy? Może by tam, nie wiem, no... Przeszukać cele... Chociaż powiem tak, no nie chcę tego respektu tracić, tam 0,2% żeśmy stracili. No to ja bym odpoczął... Co tam jeszcze zostało do zrobienia, drodzy Państwo? A, czyszczenie więzienia. To takie tam, to...
Ale musimy jeszcze, czekajcie, bo tutaj jest to, ta fabuła, tak? Jeśli tak duża ilość narkotyków przechodzi przez więzienne mury, prędzej czy później ktoś ostro przedawkuje, albo i więcej osób. Musisz mieć oczy szeroko otwarte i wypatrywać wyjątkowo dziwne zachowania. Jak już dojdą do siebie, może podzielą się jakąś informacją. Dobra, no. Trzeba będzie, nie? Trzeba będzie patrzeć. No dobra. My tymczasem poczyścimy trochę to więzienie. Posprzątaj lokację. Stołówka, dobra. Co to tam jeszcze? Tam jeszcze coś mamy. Stołówka, pokój odpraw i strzelnica. To zacznijmy może tutaj. Strzelnica. O, a kto tutaj takiego syfu narobił? Dobra. Czyli tylko to gąbeczką trzeba było. Dobrze, czyli to mamy z głowy. Teraz pokój odpraw. A. Bierz gąbeczkę. Elegancko, jeszcze tutaj. To dziwnie, tak kurczę. Patrzyłem pod biurko, a to chyba na biurku było. I wymopujmy. Ja widzę, gruby, że ty to kuźwa kompletnie się tam nie bierzesz za robotę. I co to tam jeszcze? Stołówka, tak? Clean me. Kto wzięli to? Clean me. Dobra. Gdzieś coś tutaj jeszcze, nie? Okej, i jeszcze w takim razie wymupujmy. Ja to się już nie mogę doczekać, kiedy będzie to zadanie takie na stołówce. O. Nie wiedziałem, że mam śmieci sprzątać. O, mopa to ja chcę, tak. My to mamy ogarnąć, ale w ten sposób. No i co z tymi śmieciami? Mam podnieść tego śmiecia. I co? I gdzieś go wyrzucić? Syf nie z tej ziemi jest. A gdzie tu jakiś jest kosz? A, tam jest kosz na śmieci, dobra. Czyli co? To jest... do recyklingu. I... op. Aś, prawie. No, niewiele, słuchajcie, bo tam dolarka dostajemy, powiedzmy, natomiast... natomiast to zawsze coś dodatkowo jest. Więc tak de facto... może się opłacać tak, trochę... Co jest, no? Nie chce się to wrzucić. No powiem wam, dziwne. Ale dobra, wystarczy tego dobrego. Chociaż może jeszcze ten ogryzek bym sprzątnął. Elegancko. Teraz mamy iść do pokoju odpraw. To czekajcie, to jak do pokoju... No to tak, to zdajemy służbę. Siema. Się rozpędziłem za bardzo. Wszystko zrobione? Tak, gruby. Wszystko zrobione. Mamy poziom 8, proszę państwa. Niedługo poziom 9 i będziemy mogli w takim razie tam coś znowu zadziałać, jeśli chodzi o kwestię związaną z rozwojem naszego więzienia. Bunty. 1 był bunt, wyposażenie więzienia 2, kupione umiejętności 6, zjedzone przedmioty 3.
Jeżeli chodzi o szacunek strażników, 96%. Natomiast szacunek więźniów 40%, ryzyko buntu 20%, więc no to takie tam chyba w normie. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was, trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa.